Wang. Od 38 lat wykonuje leki w recepturze. Od tego czasu bowiem, od 1 grudnia 1980 roku, jestem farmaceutą i początkowo pracowałem w aptekach ogólnodostępnych państwowych. Później kierowałem przez 15 prawie lat apteką zakładową w naszym tutaj szpitalu serbiackim. No, na ostatnim teraz etapie jestem farmaceutą. Między innymi do moich czynności należy wykonywanie leków. Zgodnie z receptą, która tutaj się znajduje, muszę odważyć 2 gramy kwasu bornego po to, aby później wprowadzić go do podłoża maściowego. A więc przygotowuję te 2 gramy kwasu bornego, acidum boricum. Dalej będę podważał 2 podłoża maściowe, które zmiksuję i wprowadzę wodę, oczywiście wodę oczyszczoną, wodę farmaceutyczną i właśnie ten odważony kwas borny. A zatem podłoże ma składać się z 30 gram euceryny i 48 gram wazeliny białej. Euceryna. Tak jak wspomniałem, 30 gram. W tej chwili jest 22,4. I już mamy 27. Za moment będzie żądane 30 gram. I oto mamy 30 gram. To była euceryna. Zabieram się za odważenie 48 gram wazeliny białej. Ta suma 78 gram podłoża pozwoli na łączną masę 100 gram maści. Po wytarowaniu wprowadzam wazelinę białą. Gram 42 na wadze i już mamy prawie żądaną ilość. To zostało obetrzeć naczynie. Za chwilę odbędzie się zmiksowanie za pomocą takiego mieszadła w mikserze aptecznym. Wazelina biała. Pojemnik dostosowany do mieszadła na 100 gramów. W ten sposób uzyskaliśmy jednorodną masę podłoża składającego się z wazeliny i euceryny. Euceryna ma właściwości ambifilne, czy też amfifilne, czyli przyjmuje zarówno tłuszcz, jak i roztwory wodne, czy też samą wodę. Wazelina, wiadomo, powlekająca podłoże lipofilne, inaczej byśmy powiedzieli tłuszczolubne, a więc wyłącznie przyjmujące tłuszcze. No. My będziemy mieć substancję w postaci proszku, to jest kwas borny, i wodę, 20 gram wodę farmaceutyczną.
farmaceutyczną, oczyszczoną, tak zwaną aqua purificata. Muszę to opukać, ażeby podłoże zeszło na dół. I wprowadzam żądaną ilość wody. A zatem do 78 gram podłoża, po wprowadzeniu 20 gram wody, będziemy mieć 98 gram już maści. Wodę przygotowałem sobie uprzednio. 20 gram. To już raczej nie można przelać. Zawsze kieruję się w swojej pracy zasadą. Lepiej 5 mg nie doważ, aniżeli miałbyś przeważyć nawet 5-10 mg. Oczywiście normy, które mamy w recepturze aptecznej, one dopuszczają pewien rozrzut masy, który wynosi 5%. To ja nie korzystam z tej zasady, bo ona jest trochę zwodnicza. Bo jeżeli przyzwyczajimy się do rozrzutu, to możemy potem rutynowo przeważać substancje, a to jest niepożądane. A zatem powolutku wkrapiając, czy też dodając małe chlusty, uzyskuję masę wody 20 gram. To jest woda do receptury. I teraz nastąpi zmiksowanie tej wody, wmiksowanie w podłoże. Poprzez dźwięk miksera ja już stwierdziłem, że woda została wmiksowana, ale jeszcze wzrokowo sprawdzam i widać tą jednorodność, widać doskonale, że nastąpiło wmiksowanie wody do podłoża. Teraz pozostaje już tylko dodać kwas borny. I to nie musi odbywać się na wadze, ponieważ kwas został zważony uprzednio przeze mnie. Miksowanie substancji stałej do podłoża odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap to jest powierzchniowy. Chodzi o tak zwaną lewigację, czyli inaczej wyszlamienie małej ilości wierzchniej podłoża z substancją stałą. A teraz już rozprowadzenie w całym słupie podłoża. Co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy jednorodny krem, dlatego że zawiera on w podłożu tłuszczowym wodę, a zatem jest to też emulsja pod względem fizykochemicznym, emulsja wody w oleju. Dodatkowo jeszcze substancją jest kwas borny, a zatem działanie tej maści będzie takie, że będzie przenikać do grubszych warstw skóry i tam dostarczać zarówno wodę, jak i kwas borny, który działa lekko przeciwbakteryjnie, lekko keratolitycznie, czyli rozpulchnia skórę. W ten sposób otrzymaliśmy 100 gram maści. Jeszcze muszę oskrobać to mieszadło, tak aby nie było straty w całej masie żądanej przez lekarza. Takie właśnie procesy pokazuje dzieciom podczas lekcji aptecznych, które tutaj się też odbywają. To może jest trudne do uwierzenia, ale w tym pomieszczeniu może być nawet 27 osób. Wtedy pokazuje, w jaki sposób powstaje maść typu krem, miksując do podłoża hydrofilnego roztwór wodny albo samą wodę.
takie eksperymenty, bo przecież lekcja zawiera jeszcze inne pokazy, bardzo się dzieciom podobają. Dzieci to uwielbiają i niektóre nawet uczestniczą w samym miksowaniu albo też rozpuszczaniu jakiejś substancji, bo na przykład rozpuszczam jod, który nie rozpuszcza się w wodzie, ale przy sporządzeniu roztworu jodku potasu wówczas możemy taki roztwór otrzymać i to jest bardzo spektakularne. Dzieci widzą nową stróżkę jodu, który w probówce rozpuszcza się i opada na dno. Pozostało tylko jeszcze oczywiście opisać, ale to na późniejszym etapie i założyć reduktor tak, aby pacjent nie otrzymywał przy wyciskaniu z ruchomym dnem, aby nie otrzymywał jakiejś dużej porcji, tylko mniejszą. Więc dodajemy redukcję, taką reduktor o określonej średnicy, nakładając tutaj, wciskając na wieczko. I podsuwając substancję ku górze, nakręcamy, a także zabezpieczający kapturek i w ten sposób maść jest gotowa. Pozostaje ją oznaczyć i zarejestrować do specjalnego rejestru.